Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taki filmik na temat myszek bezprzewodowych Logitecha, czy tam Logitecha, jak to tam woli. Model M325. Nie będę wam pokazywał serialu, ale to jest M325. Ten znaczek na pomarańczowo oznacza to, że działa on z takimi odbiornikami, które można wykorzystać do tego, że mogą się łączyć z myszkami Logitecha bezprzewodowo. I chodzi o to, że na przykład jak zgubimy taki odbiornik do takiej myszki, to możemy kupić taki właśnie odbiorniczek z takim znaczkiem. On znaczy tam coś UniFIET, coś tam. I wtedy dzięki specjalnemu programowi, który instalujemy na Windowsie, nam sparuje tą myszkę z tym odbiornikiem. I powiem wam tak, tutaj mam odbiornik, który jest uszkodzony. Może ja najpierw postaram się wam pokazać to na telefonie. Potem wejdziemy pod mikroskop, zobaczymy sobie dokładnie to. I prosiłbym was o pomoc, bo po rozebraniu tego, może ja zapalę sobie światło, żeby to było lepiej widać. Zobaczcie, tu jest taki elemencik X1, krystal oscylator, ja to wymówię po angielsku. I on jest po prostu totalnie uszkodzony. I być może przez to ten odbiornik nie działa. Tak poza tym wszystko tutaj, jak sprawdzałem, kondensatory, rezystory są w porządku. Jedynie ten element X1 jest totalnie uszkodzony. Próbowałem go jeszcze polutować, ale no nie ma sensu tego naprawiać. To jest tak małe i czułe, że raczej tego nie naprawimy. I powiem wam tak, prosiłbym was o rozkminę w ogóle. Skąd mógłbym wziąć taki elemencik? Mam telefony. Dużo mam płytek z telefonu. Wiem, że są też tam takie elementy. Tylko wiecie co? Nie wiem dokładnie, ile tu hercowy jest ten krystal oscylator. Czy to jest 16 MHz? Dobra, widzę, że kamerka ma problemy. I pokażę wam jeszcze na Firefoxa się przełączę. Szukałem zdjęć właśnie takich płytek i znalazłem jedno, które by pokazywało taki napis. I powiedzcie mi, czy to jest 16 MHz, czy całkiem coś innego. Bo jeżeli tak, to będę wtedy albo zamówię taki 16 MHz krystal oscylator, albo gdzieś spróbuję poszukać w elementach od płytek telefonów, albo nie wiem, od zegarków. W zegarkach chyba jest 32, coś tam. Także patrzcie się. Tu mam na Firefoxie, co znalazłem, zdjęcie na jakiejś chyba chińskiej stronce. Jest coś takiego, spróbuję sobie to powiększyć jeszcze. I tutaj jest wartość 16110. Tak, dobrze mówię? Ja sobie zapiszę ten obraz. Ok. Albo to jest na odwrót. 0, 1, 6, 3, 9, 10. Nie, to jakby było na odwrót w ogóle. Słuchajcie. Mi się wydawało, że to jest 16110, a to nie jest 16110. To jest 0 chyba. 1, 1, 9, 1? 3, 9, 10. No w każdym bądź razie bym prosił was o rozkminę tego elementu tutaj. Jaka to może być wartość, i wtedy ewentualnie będę szukał i robił próbę naprawy z takiego radioodbiornika z myszki bezprzewodowej. Jak się uda, to będzie fajnie. Podzielę się oczywiście filmikiem. I chyba to by było na razie tyle. A nie, jeszcze pod mikroskop wrzucę to. Także na chwilę robię pauzę i zaraz wchodzimy pod mikroskop, obejrzymy sobie dokładniej ten uszkodzony element. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten
X1, czyli Crystal Oscillator. Jest totalnie uszkodzony, widać, że w ogóle brakuje mu tej pokrywki na górze. Próbowałem to polutować, ale to ciężko, to jest tak malutkie, że to jest raczej do wymiany całkiem cały element. No i poza tym co? Poza tym tutaj mamy pady od połączenia USB, z drugiej strony mamy oczywiście cały ten chip NRF 24LU1P 1530. Tak jak mówię, wszystko tutaj jest spoko sprawne. Tu też E243951. Z drugiej strony mamy 210.00.860.002 i ten krystal oscylator X1, który jest uszkodzony i prawdopodobnie wydaje mi się, że przez to właśnie nie działa w ogóle ten odbiornik. Po podłączeniu pod USB-ka jest coś takiego, że nie wykryto urządzenia. Jakiś tam ma problem z wykryciem tego urządzenia. I na tym się kończy zabawa, podłączenie myszki Logitecha do komputera. Także na tym zakończę. 6 minut, no 7 minut filmik. Proszę, pomóżcie mi rozkminić ten element. A jak już rozkminimy go, to ja wtedy postaram się poszukać sprawny i zrobię filmik z wymiany tego elementu i zobaczymy, czy udało się naprawić ten odbiornik, czy nie. Bo taki w sklepie na Allegro kosztuje najtańszy z tego, co szukałem, od 40 zł wzwyż. Także nawet nie jest to mało pieniędzy. Po 50 zł chodziły. I co fajne jest, że niektóre już potrafią nawet do 6 urządzeń obsłużyć. Nie wiem, ile ten model potrafi obsłużyć, szczerze mówiąc. Tutaj jest końcówka 002. Być może dwa urządzenia. Nie wiem. No ale na pewno jest do wymiany ten elemencik. I tu byśmy się pobawili fajnie hotem. Płytką też, którą bym podgrzał od spodu ten odbiornik, żeby to lepiej wylutować. Myślę, że fajny filmik by z tego wyszedł. Także to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.